Hej wszystkim, co tam? Jak widać, w końcu się przełamałam i postanowiłam nakręcić moją pierwszą recenzję jednej z disneyowskich lalek limitowanej edycji Disney Store. Jako pierwszą chciałabym omówić Meridę. Oto i ta panna. Merida wyszła 22 czerwca 2012 roku w związku z premierą amerykańską filmu Merida Waleczna w USA. Tak oto i ona wygląda. Bujne, rude loki. Dzika czupryna Meridy, jak z filmu. Oto jej twarzyczka. Nie widać może tego dobrze, ale ona ma piegi. Ta Merida różni się trochę od tych zwykłych, podstawowych lalek z Disney Store, tych typowo dla dzieci. Jej face mold jest trochę inny. Ona różni się też troszkę od tych innych lalek limitowanej edycji Disney Store, gdyż ta lalka nie ma sztucznych rzęs. Reszta ma sztuczne rzęsy i więcej makijażu. O, tutaj może trochę lepiej ją widać. Ale i tak ma śliczną mordkę. Merida ma swój łuk, który często widujemy w filmie. Miecz. Na jej pasku widać symbol trzech braci, legendy trzech braci. I tutaj też on się pojawia. Merida ma też swój medalion, na którym widać latorośle, czy no bynajmniej jakieś rośliny. Trzy strzały. Jej pelerynka z tyłu jest widoczna. Nie widać tego dobrze przez moją kamerkę, ale jej peleryna ma w sobie element z futerka, oczywiście nieprawdziwego. Ma też elementy satyny. Jej strój. O, na samym dole pisze limitowana edycja, jedna z 7000. I oczywiście nazwa Merida. Wzorki jej trzech młodszych braci jako misi. O, tam z tyłu widać Meridę. Jej profil jest naprawdę ładny. Lalka jest naprawdę odzwierciedleniem postaci. Uważam, że naprawdę jest dobrze wykonana. Tutaj to samo. O, z tyłu moja kotka pomaga mi w recenzji. O, tutaj mamy trochę danych na temat lalki, na temat w ogóle tej kolekcji, gdyż Merida nie jest jedyną, która wyszła jako limitowana lalka. Pierwszą w ogóle była Śnieżka, niestety jej nie mam, jest ona niezwykle droga. Wyszła w 2009 roku. Teraz niestety kosztuje 4000 zł około. A na samym początku kosztowała, no ile około, tak na przeliczenie, 60 funtów chyba kosztowała, albo 70. No to co, może być 300 coś złotych. Tak. Co tutaj więcej piszą? Jest opis po angielsku. O jejku, jejku, jestem kiepska z obcych języków. Francuski. I to chyba hiszpański albo włoski. Szczerze mówiąc nie wiem. Hiszpański pewno, no dobra. Tutaj na dole, gdzie można było ją dostać. Sklep angielski, francuski, niemiecki. Disney Pixar, zrobiona w Chinach oczywiście, tak jak większość rzeczy. Disney Store Authentic, pieczątka. Merida ma też swój certyfikat autentyczności, ale ze względu, że nigdy nie rozpakowuję moich lalek, jej też oczywiście nie otwierałam, to niestety nie wiem, którym ona jest numerem. O, tutaj trochę widać tylko futerka.
i tak nie widać. No tu, wiecie o co chodzi, nie? Tu jakieś wzorki są. Nie mogę ich ułapać odpowiednio. O, trochę taki błyszczący materiał. Takie typowo średniowieczne wzorki, że tak to nazwę. Sama Merida. Nie szło jej zapreorderować. Ona pojawiła się, jeżeli dobrze pamiętam, nagle w sklepie. Co prawda internauci i fanatycy tych lalek i tak wiedzieli, że wyjdzie. Już było trochę zamieszania wokół niej i wokół premiery filmu. Ja niestety nie kupiłam jej z samego sklepu disneyowskiego. Kupiłam ją z eBaya. Dwa, trzy miesiące po wydaniu jej. Wtedy jeszcze nie kupowałam żadnych rzeczy ze sklepu disneyowskiego. Oto jak duża Merida jest. Tutaj widać ją w porównaniu może z moją kotką. Będzie robiła za modelkę? O, może bardziej tak tam. O. Jest to duża lalka. Ma z 40 chyba parę centymetrów. Na mnie jest większa niż przeciętna lalka Barbie czy inne te dziecięce laleczki. Dobra, chciałabym ją teraz otworzyć. To znaczy otworzyć, zdjąć tą kopułkę jej. O, tutaj jest trochę też. Uwaga, nie dla dzieci poniżej 3 roku życia itp. itd. Tradycyjnie sama lalka jest jak tutaj widać od 6 roku życia, ale wiadomo, zazwyczaj to kolekcjonerzy kupują. Osobiście nie dałabym takiej lalki dziecku. O, zobaczcie za to zbliżenie. Niezbyt fajne. O, w ten sposób Merida powinna się prezentować na półce. O, no i tak ona wygląda. Całej swojej okazałości. Już będę kończyć. Zachęcam Was do odwiedzenia mojego bloga disneyania.blogspot.com i mam nadzieję, że będziecie oglądali moje dalsze recenzje. Wiem, że ta nie jest zbyt dobra, zbyt korzystna. Jest rano na dodatek, to jestem trochę, szczerze mówiąc, rozkojarzona. Ale mam nadzieję, że i tak Wam się podobała recenzja i że będziecie oglądali następne, którą nakręcę. Tak więc o, kilka ostatnich spojrzeń na Meridę. O, na jej twarzyczkę śliczną. I o, no to byłoby tyle. Dzięki za oglądanie. Pa!